No i przechodzimy bezpośrednio do tematu. Możemy chyba następny slajd pokazać. Tam będzie nasza agenda na dzisiaj. Będziemy rozmawiać, znaczy wprowadzenie już praktycznie jest za nami, oprogramowanie i sprzęt. Poruszę tylko bardzo szybko, dlatego że wiem, że poprzednie spotkanie było w całości poświęcone tym tematom. Porozmawiamy o strategii komunikacyjnej, o tym, jak promować nasze wydarzenie, dlaczego to jest takie ważne i dowiemy się, że właśnie w momencie promowania, w momencie zbierania takiej społeczności wokół naszego wydarzenia już zaczyna się takie bardzo odległe przygotowanie i to wpływa na jakość i potem na sukces naszego wydarzenia. Rozmawiamy też o tym, jak się uczy nasz mózg. To jest istotne w kontekście tego, jak przygotować materiały edukacyjne, jak przygotować prezentację, żeby ona była ciekawa i angażująca. I przejdziemy krok po kroku etapy przygotowań. Co robimy wcześniej przed wydarzeniem, co robimy w dniu webinarium i co robimy po, bo to też właśnie jest bardzo istotne. I na końcu mam nadzieję, że będziemy mieć czas i przestrzeń na pytania Wasze i odpowiedzi. Ale zanim zaczniemy, tak właśnie poproszę następny slajd, tam będzie taka ankieta, którą chciałabym z Wami przeprowadzić, bo jestem bardzo ciekawa, czy ktoś już z Was ma doświadczenia w organizacji wydarzeń, a czy ktoś nie ma? Odpowiedź. My składaliśmy do IMG i do Millennium. I z IMG dostaliśmy wstępną pozytywną. Tam nie trzeba było rzeczy. Głosy rozkładają się porówno. Widzę, że prawie. Jeszcze czekamy na ostatnie głosy. 15 sekund i będziemy publikować wyniki ankiety. Okej, widzę, że większość, 55% osób jeszcze nic nie organizowała, ale też spora część już miała takie doświadczenie. Mogę powiedzieć tyle, że doświadczenia są bardzo istotne i jak już zorganizujecie pierwsze wydarzenie online, webinar, szkolenie, konferencje, to na podstawie tych doświadczeń będziecie mogli zrobić bardzo dużo wniosków i następne wydarzenie zrobić jeszcze lepiej. A dla tych, którzy jeszcze nie organizowali, to jest bardzo ważne, żeby zacząć, bo to jest taki chrzest bojowy, który też przynosi bardzo dużo nowych doświadczeń i nowej wiedzy. I przejdźmy teraz do następnych trzech rzeczy, o których musimy pamiętać w momencie organizacji. Tak, zanim zaczniemy, musimy pamiętać o tym, że treść jest kluczowa, czyli bardzo ważne jest to, co chcemy powiedzieć. Musimy mieć to jasno określone, co będziemy mówić do naszych odbiorców, do kogo będziemy mówić, jaki jest cel, czy my chcemy coś zmienić tym webinarem, tą treścią, którą chcemy pokazać, więc musimy mieć to wszystko jasno określone, po co to robimy i jakie treści będziemy pokazywać. No i też musimy się uczyć w praktyce, bo w zależności od tematu webinaru, czy szkolenia, konferencji, w zależności od naszej grupy odbiorczej, czy to ona jest bardzo liczna, czy jest mniejsza, zależy to, jak to spotkanie będzie przebiegało, więc musimy się po prostu uczyć w praktyce i nie bać się błędów. Jak mamy wydarzenie online, to bardzo często mogą wystąpić jakieś albo techniczne tutaj niedoskonałości, albo może tak być, że po prostu nie będziemy wiedzieć, co mamy zrobić, skoro to jest nasze pierwsze wydarzenie, więc bardzo ważne jest, żeby po prostu zacząć i uczyć się na naszych błędach, no i jak mówię, dla tych, którzy jeszcze nie zorganizowali żadnego wydarzenia, pierwsze to będzie na pewno taki chrzest bojowy, ale na podstawie tego pierwszego można będzie zrobić bardzo dużo wniosków i uzyskać nowych, bardzo dużo nowych doświadczeń. No i teraz przejdźmy sobie dalej. Dwa słowa właśnie na temat oprogramowania. Musimy pamiętać, że ono jest drugorzędne, czyli bardzo ważne to jest to, co chcemy powiedzieć. I to jest o wiele ważniejsze niż program, którego będziemy używać. Więc możemy skorzystać z tego, co mamy.
I jeżeli nie mamy specjalistycznego narzędzia do webinarów, to możemy spróbować skorzystać po prostu ze zwykłej, z jakiejś platformy do telekonferencji. Microsoft Teams chyba ma darmową wersję oraz Google Meet, więc można spróbować po prostu wysłać naszym uczestnikom link, za pomocą którego oni się połączą bez żadnej rejestracji i też to umożliwi nam spotkanie. Na takie pierwsze wrażenie, jeżeli mówimy o webinarze, to będzie w zupełności wystarczające. Potem jeszcze powiem o plusach takiego specjalistycznej platformy do webinariów, ale jeżeli to jest taka jedyna bariera, jedyna rzecz, której nie macie i myślicie, czy warto, no to na pewno warto organizować, nawet jak nie macie specjalistycznej do tego platformy. Na następnym slajdzie pokazałam to, czego używamy w TechSoup. Używamy Zooma i używamy GetResponse. GetResponse to jest program do e-mail marketingu i w tym programie jest moduł Click Meetingu, więc to jest to samo. Po prostu my używamy jeszcze do innych celów, więc tak wszystko nam się połączyło. Do szkoleń online ja czasami używam Google Meet. To jest też dobra platforma, dlatego że otwiera się w przeglądarce. Nie trzeba gdzieś tam specjalnej nic instalować. To jest takie bardzo intuicyjne i też dobrze się sprawdza. Microsoft Teams używamy bardziej do wewnętrznych spotkań, ale też tam jest taka możliwość wysłania linku i zorganizowania wydarzenia dla wszystkich, więc być może też kiedyś to wytestujemy. Więc to są nasze takie 4 propozycje. Ale jak mówię, na rynku teraz jest bardzo dużo i też sporo właśnie programów udostępnia jakieś podstawowe wersje za darmo, w szczególności teraz, jak wszyscy pracujemy zdalnie, więc na pewno coś się znajdzie. Przejdźmy dalej. I jeszcze kolejna ważna rzecz, o której musicie pamiętać przed tym, jak zorganizujecie pierwsze wydarzenie online. Musimy wszystko testować przed. Nasz sprzęt, naszą kamerę, mikrofon, słuchawki, nasze połączenie internetowe, i po prostu maksymalnie wszystko to, co tylko się da. Wydaje się to takie bardzo banalne, każdy przecież o tym wie, ale czasami w większości takich problemów technicznych można uniknąć właśnie dzięki temu, że wszystko to sobie sprawdzimy wcześniej. Jeżeli korzystamy z takich rozwiązań w przeglądarce, to może tak być, że będzie jakaś aktualizacja albo coś nam się zmieni i tutaj już nagle nie będzie dźwięku albo nie będziemy mogli pokazać ekranu, jeszcze coś tam wejdzie w grę, więc warto po prostu wszystko wytestować, żeby mieć pewność, że to będzie też działało następnym razem. No i połączenie internetowe. W szczególności jak teraz większość osób pracuje z domu, mogą być jakieś kłopoty, problemy z internetem, więc dla mnie na przykład świetnie się sprawdza taka rada, żeby mieć komórkę obok siebie i w razie czego, gdyby były jakieś kłopoty, to żeby móc szybko się przyłączyć właśnie na połączenie z komórki. Oczywiście wtedy wcześniej trzeba wytestować, czy w ogóle nam działa takie przełączanie się między sieciami, więc to na pewno jest taka przydatna rada. Przejdźmy dalej. I porozmawiamy sobie o tym właśnie, jak musimy przygotować nasze materiały, żeby zaciekawić odbiorców. Na następnym slajdzie wypisaliśmy parę słów właśnie o przygotowaniu trenerskim. Mając na myśli to, co powiedziałam wcześniej, że treść jest kluczowa, jeżeli zapraszamy sobie jakichś ekspertów do prowadzenia webinarium, musimy pamiętać, że oni też nie muszą być ekspertami w nauczaniu zdalnym, w nauczaniu online, mogą być po prostu ekspertami w swojej dziedzinie. Więc rolą organizatora, osoby prowadzącej, będzie po prostu tak sprawne ułożenie takich bloków tematycznych, żeby to spotkanie było ciekawe i żeby ekspert miał taką przestrzeń do podzielenia się swoją wiedzą, a też żeby uczestnicy mieli przestrzeń właśnie albo do zadawania pytań, do kontaktu z nami, więc na pewno warto o to zadbać i z trenerem wcześniej, to z trenerem, z ekspertem wcześniej to omówić, jak to będzie wyglądało. Dokładniej omówię właśnie te kwestie potem, jak będziemy przy naszych przygotowaniach krok po kroku. No i też musimy dostosować nasze materiały na potrzeby każdego szkolenia, czyli właśnie tutaj tak na samym dole jest to napisane, że jeżeli webinar to jest taka krótka forma, więc to będzie taka bardzo skondensowana treść, natomiast w przypadku szkolenia online już możemy zrobić więcej ćwiczeń, możemy zrobić jakieś dłuższe wprowadzenie. My na przykład bardzo często robimy na szkoleniach online taki moduł, każdy mógł się poznać, żeby każdy opowiedział coś o sobie i w przypadku takiej grupy może niezbyt licznej do 10 osób to się świetnie sprawdza, bo wtedy tworzymy taką przestrzeń wspólną, bo tego bardzo brakuje w wydarzeniach online, więc zawsze warto jakieś takie ćwiczenia zaplanować na przełamanie lodów, właśnie na poznanie się.
To oczywiście w przypadku właśnie szkoleń, natomiast webinar jest taką formą krótszą, więc tutaj możemy zaplanować jakieś inne aktywności, inne metody kontaktu z naszą grupą. No i właśnie teraz na następnym slajdzie też wypisaliśmy to, jak się uczymy, jakie ma być uczenie. Zaznaczyliśmy też takie najważniejsze elementy, które warto zapamiętać. Przede wszystkim emocje wspierają uczenie, czyli raczej zapamiętamy to, co wywoła w nas jakieś emocje, więc można zadbać o to, żeby naszą grupę w jakiś sposób rozbawić, powiedzieć coś ciekawego, jakiś przykład, który bardzo odnosi się do naszej grupy na przykład. No i właśnie uczenie się ma być życiowe, czyli kiedy to znajduje jakieś odzwierciedlenie właśnie w naszej rzeczywistości, wtedy też oczywiście... Przeczytałam pytanie na czacie, do tego też wrócimy. No i właśnie, uczenie ma coś jakoś, w jakiś sposób odnosi się do rzeczywistości, wtedy oczywiście to zapamiętamy lepiej. No i uczenie się jest zabawą, to też oczywiście jest bardzo ważne, bo takie elementy bardzo... jakieś techniczne, merytoryczne, muszą być połączone z takimi elementami, gdzie możemy się trochę pobawić, pośmiać się, możemy właśnie porozmawiać między sobą. Da się to też zrobić właśnie w formie online. Na przykład nasza koleżanka, która pracuje w TechSoup Europe i prowadzi często szkolenia, ma takie ćwiczenie na rozpoczęcie, gdzie prosi każdą osobę o narysowanie jakiegoś zwierzątka, z którym ta osoba się identyfikuje, z jakąś na przykład jedną cechą. I to świetnie działa, dlatego że pozwala właśnie tak trochę inaczej do tego podejść, jakąś twórczo się zaangażować w ten proces. I też wtedy taki proces poznania osób z grupy jest już o wiele bardziej wesoły. Tutaj też mamy takie elementy, że uczenie jest zorientowane na rozwiązywanie problemów, czyli musimy też pomyśleć, w jaki sposób webinar, szkolenie online, konferencja pomoże naszym uczestnikom, jaki problem rozwiąże, po co w ogóle ona będzie tym naszym uczestnikom potrzebna. Uczenie musi być spójne, to też w ogóle wszystkie te elementy muszą tak składać się w jedną całość, więc to oczywiście o tym pamiętamy. Też zazwyczaj osoby dorosłe uczą się samodzielnie. Do tego mogą być też przydatne materiały, które potem przygotujemy, które też właśnie dostaniecie. Tak, uczenie ma też być oparte na doświadczeniach. To bardzo fajnie, jeżeli mamy jakieś też ćwiczenia zaplanowane, więc o tym wszystkim musimy pamiętać podczas układania naszych treści merytorycznych. No i teraz przejdźmy dalej. Musimy tutaj zaplanować sobie jakieś elementy interaktywne. Zazwyczaj w przypadku webinarów, w szczególności w przypadku webinarów, czat jest jedyną naszą formą kontaktu z grupą. I nie możemy za bardzo tak sobie porozmawiać, jakbyśmy porozmawiali w sali. Dlatego musimy zaplanować jakieś rzeczy, które pomogą nam albo poznać grupę, albo poznać ich opinię, zrobić rozwiązanie. My dzisiaj na przykład rano na początku mieliśmy ankietę, która pozwoliła określić doświadczenia wasze związane z organizacją wydarzeń. No i do tego możemy stosować pytania albo ankiety, które zazwyczaj są wbudowane w narzędzia do organizacji webinariów. Więc można z tego skorzystać. Jeżeli tego nie mamy i korzystamy po prostu ze zwykłej platformy, to wtedy możemy wykorzystać dodatkowe aplikacje, na przykład Mentimeter i Calendly. I tutaj chciałam was zapytać, z czego jeszcze korzystacie? Jak możecie nam dać na czacie znać, to będzie super. Być może też ktoś inny z tego skorzysta, bo to właśnie Mentimeter i Calendly to są takie aplikacje, z których my korzystamy najczęściej. A może znacie coś jeszcze ciekawego, więc jak macie coś w głowie, to dajcie nam proszę znać na czacie. I właśnie te takie rzeczy Mentimeter, Kahoot świetne są nie tylko do jakichś wydarzeń online, ale też my korzystamy na przykład z tego na naszych spotkaniach wewnętrznych, kiedy też chcemy szybko poznać czyjąś opinię albo nawet wprowadzić jakiś element interaktywny, więc zawsze można mieć to z tyłu głowy, że są takie sposoby na usprawnienie, na uczynienie naszego wydarzenia bardziej interaktywnym. No i teraz przejdźmy dalej. Chciałam porozmawiać o tym, jakie są role w przygotowaniu wydarzeń. Dlaczego to jest bardzo istotne? Wiadomo, że jak pracujemy w organizacji pozarządowej, to bardzo często może być tak, że jedna osoba będzie łączyć wszystkie te role. Mi się też to zdarzało wielokrotnie. Ale warto mieć ten podział, dlatego że wtedy możemy łatwiej określić, ile czasu, ile zaangażowania będziemy mogli włożyć w przygotowanie naszego wydarzenia. I tutaj widzimy takie role. Ekspert albo ekspertka to jest osoba, która
odpowiada za taką treść merytoryczną. To może być jakaś osoba, która przedstawia w całości temat. Też ta rola może być połączona z jakąś rolą inną, ale to właśnie to jest główna osoba po prostu prowadząca, która dzieli się wiedzą na webinarze, powiedzmy. Druga rola to jest producent albo producentka. Inaczej możemy to nazwać organizator albo organizatorka. I ta osoba odpowiada za całą otoczkę techniczną, czyli zakłada na przykład wydarzenie, generuje link, wysyła ten link uczestnikom. Może też utworzyć wydarzenie na przykład na Facebooku albo na stronie, dodać jakiś artykuł, czyli stworzyć miejsce do rejestracji, zaplanować to wydarzenie i też ta osoba odpowiada za powitanie gości, za przekazanie gościom wszystkich informacji technicznych, potem ewentualnie za odpowiedzi na jakieś pytania, no i za takie zakończenie, bo to też są takie bardzo ważne elementy, żeby nasze wydarzenie składało się w taką jedną całość. Kolejna rola to jest moderator albo moderatorka. To jest osoba, która odpowiada na pytanie na czacie. I to właśnie wydaje się takie oczywiste, ale to jest bardzo ważna rola, dlatego że jeżeli mamy jakieś duże spotkanie, jest dużo osób, w szczególności właśnie przy webinarach, gdzie czasami nawet kilkaset osób może uczestniczyć, to czat może być bardzo intensywny i wiele osób może w tym samym czasie pisać różne wiadomości. I z tego wszystkiego, z tych wiadomości trzeba wybrać jakieś pytania, które potem zadamy i odpowiemy na nie w sesji Q&A, albo na które możemy od razu odpowiedzieć. Czasami to są jakieś prośby o linki, o materiały, więc warto, żeby taka osoba po prostu była zaangażowana całkowicie w czat. I skoro to właśnie jest jedyna forma kontaktu, to nie możemy tej formy kontaktu zaniedbywać. Oczywiście organizator też może właśnie odpowiadać na pytania na czacie. Zależy wszystko od skali tego wydarzenia, więc jeżeli ono jest bardzo duże, to być może warto, żeby jakaś oddzielna osoba po prostu za ten czat odpowiadała. No i tutaj my nazwaliśmy ostatnią rolę ninja komunikacji. Oczywiście może to być specjalista do spraw komunikacji. To jest osoba, która promuje nasze wydarzenie. I to też jest istotne, bo jeżeli nie zbierzemy sobie grupy, to nie uda się żadne wydarzenie. Warto sobie też zaplanować bardzo dokładnie kroki promocji, w szczególności jeżeli mamy jakiś program, znaczy nie jedno wydarzenie, tylko dużo, żeby każde wydarzenie miało taką swoją przestrzeń w naszych kanałach promocyjnych, żeby każde wydarzenie mogło być udane. I przejdźmy dalej teraz. Ja chciałabym Was poprosić właśnie o włączenie strony menti.com. Można w telefonie, można w komputerze i wpisanie właśnie tego kodu. Pojawi Wam się jedno pytanie. Pytam Was o to, jakie role dla Was są bardzo, znaczy jakie role bardziej Wam się podobają, o tak. Czy chcielibyście w momencie organizacji wydarzeń być jak bardziej ekspertem, czy organizatorem, czy moderatorem, czy odpowiadać za promocję? Więc proszę wpisać, mam nadzieję, że Wam to się uda i ja potem pokażę wyniki na ekranie. Okej. Myślę, że mogę udostępnić ekran już w tej chwili. Okej. Widzimy, jak nam to się zmienia. Okej, czyli moderatorka jest na pierwszym miejscu, ale też ekspert i producentka nie odbiegają od tego za bardzo. Nikt nie chce się zajmować promocją, z tego co widzę, bo to rzeczywiście może być w niektórych przypadkach wyzwaniowym. Dobrze, czyli tutaj jednak na pierwszym miejscu jest producent, producentka. Bardzo dziękuję, bardzo ciekawa ankieta nam wyszła. To już możemy powrócić dalej do naszej prezentacji. Okay. Tutaj, Liza, jeszcze jest jedno pytanie odnośnie Mentimeter. To jakbyś mogła od razu na to powiedzieć, czy te dane, które pokazałaś, można wyeksportować do Excela bądź jakiegoś innego programu? Tak, można. Mhm. Można. Mhm. Dzięki bardzo. Tak, okej. Okay. To teraz jesteśmy na etapie przygotowań. I będziemy sobie po kolei właśnie omawiać krok po kroku, co się dzieje, w którym etapie.
Na następnym slajdzie już będzie pierwszy etap. Tutaj od razu zaznaczę, że tutaj podaliśmy terminy. Te terminy właśnie 4 tygodnie przed, będą jeszcze kolejne, one działają w naszym przypadku i to jest wszystko na podstawie takich naszych doświadczeń. Natomiast w Waszym przypadku może sprawdzić się trochę inne terminy, ale my zawsze rekomendujemy, w szczególności jeżeli organizujecie Wasze pierwsze wydarzenie, żeby właśnie mieć te 4 tygodnie zarezerwowane, bo to wtedy mamy więcej czasu na to, żeby wszystko na spokojnie ustalić, przygotować się i wtedy wydaje nam się, że to jest taki optymalny czas. Wiadomo, że może tak być, że Wam wskoczy jakiś nowy temat, który będzie akurat na czasie i zdążycie wszystko zrobić w tydzień, to też jest jak najbardziej możliwe. Może też tak być, że macie jakiś długofalowy program, który trwa czasami nawet rok, więc możecie promować webinaria przez kilka miesięcy i to też jest ok. Ale właśnie jeżeli mielibyśmy wyznaczyć taki optymalny czas, no to właśnie naszym zdaniem to są 4 tygodnie. I zaczynamy od tego, że ustalamy od ustaleń z naszym ekspertem, z ekspertką, czyli z osobą prowadzącą. I musimy ustalić cele webinarium, czyli musimy jasno określić, czym jest dla nas to wydarzenie i też zapytać eksperta, ekspertkę, jaki jest też jego albo jej cel. Bo wtedy, jeżeli będziemy co do tego zgodni, to wtedy będzie nam o wiele łatwiej przygotować i treści, i wszystko dobrze zaplanować. Więc musimy tutaj powiedzieć, do kogo mówimy, w jaki sposób będziemy mówić, jaki będzie temat. Musimy zaplanować podział ról, czyli nasz ekspert, osoba prowadząca, ekspertka, muszą wiedzieć, kto będzie czym się zajmować, czyli czy na przykład będzie oddzielna osoba, która będzie zarządzać czatem, czy będzie ktoś jeszcze do pomocy przy takiej organizacji, czy ktoś będzie zapowiadać, bo to są wszystko takie bardzo ważne elementy, które jeżeli ustalimy sobie wcześniej, będziemy mieć od razu taki porządek, wszystko po prostu zaplanowane i też będzie prościej naszej osobie prowadzącej do tego się przygotować. Musimy zaplanować logistykę i tutaj na slajdzie wypisałam datę, godzina i długość. Jeżeli chodzi o datę, to w naszym przypadku takie najlepsze dni, które się sprawdzają na organizację webinarium, to jest wtorek, środa i czwartek. Jeżeli robimy jakieś szkolenie zamknięte, na przykład tylko dla jakiejś jednej organizacji, to wtedy oczywiście nie ma problemu, żeby zrobić to w poniedziałek, w piątek, bo to po prostu zależy od dostępności konkretnego zespołu w organizacji. Ale jeżeli robimy dla wszystkich, no to poniedziałki, piątki, takie dni w okolicy weekendu może nie do końca się sprawdzają, więc w naszym przypadku tak to działa. Jeżeli chodzi o godzinę, to tutaj może być bardzo różnie, bo my robiliśmy webinaria i rano, robiliśmy w takich godzinach lunchowych. Te godziny lunchowe świetnie się sprawdzały, kiedy jeszcze pracowaliśmy wszyscy w biurach, bo wtedy większość miała taką przerwę w ciągu dnia, no i mogła tutaj spokojnie posłuchać webinaru w międzyczasie, ale teraz to mogło się w jakiś sposób zmienić. My też niedawno mieliśmy taki projekt skierowany do organizacji, które wspierają edukację i w tym właśnie do nauczycieli. Zaplanowaliśmy sobie na godzinę 10 wszystkie wydarzenia i dostaliśmy sporo głosów, że ta godzina jednak nie była zbyt fortunna, dlatego że wszyscy raczej nauczyciele o tej porze mają lekcje i też nie mają możliwości wysłuchania. Na szczęście to spotkanie było nagrywane, więc w taki sposób to rozwiązaliśmy, ale to warto też zawsze przemyśleć, czy nasza grupa docelowa rzeczywiście będzie dostępna w tych godzinach. Możemy też stworzyć jakieś webinaria w bardzo późnych godzinach, o godzinie 19, też spotykam się z takim rozwiązaniem, więc po prostu warto sobie wytestować, czy któraś godzina jest w naszym przypadku taka optymalna. Jeżeli chodzi o długość, to w przypadku webinarium w naszej organizacji zazwyczaj staramy się trzymać maksymalnie 1,5 godziny. To jest mniej więcej godzina 15, jeżeli chodzi o treść, plus pytania i odpowiedzi. Też staramy się to robić w taki sposób, żeby można było ewentualnie tą część pytań i odpowiedzi wydłużyć nieco, jeżeli tych pytań będzie po prostu dużo, żeby była ta przestrzeń właśnie na komunikację z naszymi uczestnikami. Tak, no i jeżeli chodzi o szkolenie takie z jakiegoś tematu, które na przykład trwa takie całodzienne, my na przykład wcześniej mieliśmy takie szkolenia stacjonarne w naszej sali, które trwały z 8 godzin,
Więc my w przypadku zmiany formatu na online podzieliliśmy te szkolenia na dwa dni, dlatego że jednak może to być takie wyzwanie, żeby cały dzień po prostu siedzieć przed komputerem i zazwyczaj pod koniec dnia już taka przyswajalność wiedzy była o wiele niższa niż na początku. Zależy też oczywiście od dostępności uczestników. Czasami też mnie proszono, żeby jednak to było w ciągu jednego dnia, bo nie ma możliwości, żeby to rozłożyć na dwa dni. Więc staramy się być elastyczni, ale to takie rozłożenie na dwa, czasami nawet na trzy dni w takich blokach na przykład dwugodzinnych też jak najbardziej jest do rozważenia. Kolejna rzecz, o której musimy pomyśleć, to jest format webinarium. I tu właśnie bardziej chodzi o to, w jaki sposób będziemy się komunikować z naszymi odbiorcami. Bo mamy czasami takie tematy, gdzie musimy przekazać sporo ważnych informacji. Na przykład mieliśmy taki webinar cyberbezpieczeństwa, gdzie mieliśmy bardzo dużo jakichś rad, omawialiśmy jakieś przypadki wyłudzenia danych i tak dalej. Więc to była taka forma, można powiedzieć, bardziej wykładowa. I nasze kontakty właśnie z odbiorcami były na zasadzie tylko przedstawienia się i jakiegoś tam krótkiego quizu na koniec. Ale też mieliśmy webinar o e-mail marketingu, gdzie pokazywaliśmy na żywo narzędzie, pokazywaliśmy, jak to wszystko zrobić. I wtedy webinarium było takie bardzo interaktywne. Trener pytał na bieżąco, o czym ma opowiedzieć. I od razu zmieniał, można powiedzieć, tak dostosowywał przebieg webinarium do pytań na czacie. Więc to też jest dobra opcja, bo wtedy widać bardzo, że to jest interaktywne, że jedno pytanie zostaje od razu odpowiedziane, zostaje od razu umówione jakoś szeroko, wszystko jest pokazane na żywo, więc motywuje też innych uczestników do tego, żeby się udzielać na czacie. No i to webinarium właśnie trwało 3 godziny. To jest bardzo długo. My zrobiliśmy też taki eksperyment i ja byłam bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Bardzo dobrze to wyszło, być może ze względu na temat, który był interesujący akurat dla wielu osób. My też zrobiliśmy w tym czasie przerwy, krótkie, pięciominutowe. I też bałam się, że nagle grupa gdzieś nam zniknie, ale okazało się, że było ok i te przerwy pięciominutowe dobrze zadziałały. Każdy mógł sobie pójść po kawę, wrócić. I większość osób została z nami do końca, co też było takie miłe zaskoczenie. Więc też wszystko warto przemyśleć, zaczynając od tematu, format. Zależy też od eksperta albo ekspertki, jak oni lubią prowadzić wydarzenia, bo dla kogoś ten format interaktywny jest bardzo taki naturalny, dla kogoś może niekoniecznie, więc te rzeczy po prostu warto omówić na samym początku i wtedy już pod tym kątem będziemy wszystkie kolejne kroki ustalać. Musimy też zaplanować przebieg przygotowań, czyli ustalić sobie daty, terminy, na kiedy co dostarczamy. Od właśnie eksperta zawsze warto poprosić notkę biograficzną, zdjęcie, jakiś opis wydarzenia, żeby mieć do materiałów promocyjnych. I te wszystkie daty musimy zaplanować już w pierwszym etapie. Teraz przejdźmy do drugiego etapu. 3 tygodnie przed webinarium. Musimy właśnie najlepiej już wtedy mieć nasz opis od eksperta albo ekspertki i wtedy możemy powoli przygotowywać jakieś kolejne działania, być może kolejne działanie promocyjne. Właśnie tak, o tym bio i zdjęciu już wspomniałam. Jeżeli chodzi o rejestrację, to jest taka jedna z zalet narzędzia, które jest dedykowane webinariom, bo wtedy możemy uruchomić jakiś formularz. Może to być formularz taki bardzo prosty, gdzie od uczestnika zbierzemy sobie tylko mail. Możemy to rozbudować i zbierać jakieś też inne dane. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chętny, żeby nam te dane zostawić. Możemy też zrobić taki kompromis, żeby stworzyć jakiś bardziej rozbudowany formularz, ale zbierać dane tylko od osób chętnych, czyli żeby te pola nie były obowiązkowe. I to jest bardzo korzystne rozwiązanie, dlatego że potem po webinarze będziemy mieć adresy naszych uczestników, naszej grupy i na podstawie tego będziemy mogli zaprosić ich na następne wydarzenie albo zaproponować im jeszcze jakieś nasze działania. Więc to jest takie budowanie społeczności wokół naszej organizacji. No i też to zazwyczaj narzędzia do webinariów mają wbudowaną funkcję wysyłania przypomnień. Czyli to automatycznie się dzieje, my nawet nie musimy się tym martwić, po prostu ustawiamy sobie od początku i dzień czy tam tydzień przed wydarzeniem, jak sobie ustawimy, pół godziny, wyślę automatycznie to narzędzie przypomnienie. To jest też istotne, bo nigdzie nam to nie zginie, uczestnikom naszym i to będzie u nich na mailu, więc może dla kogoś akurat przydatna opcja. I my zazwyczaj wysyłamy przypomnienia dzień wcześniej,
i 30 minut wcześniej. Jeżeli wyślemy sobie tydzień wcześniej, to może być tak, że już ktoś w ciągu tygodnia zdąży zapomnieć, dlatego my wybraliśmy ten jeden dzień, żeby ktoś mógł sobie na jutro akurat zaplanować wysłuchanie webinarzy. Teraz przejdźmy dalej. Bardzo istotny etap zaczyna się 2 tygodnie przed wydarzeniem i to właśnie jest promocja. Oczywiście możecie to zacząć wcześniej, w szczególności jeżeli nie wiecie dokładnie, jak poradzicie sobie z tym tematem, czy będzie dużo osób zainteresowanych, albo jeżeli macie jakieś większe konferencje na przykład, albo szkolenie, to wtedy zdecydowanie warto zacząć wcześniej. Ale w takim przypadku webinarium myślę, że 2 tygodnie to jest taki czas wystarczający. No i teraz tutaj pokazaliśmy dalej nasze działania promocyjne, które my stosujemy zazwyczaj. Tutaj jeszcze, o tak, może jeszcze bardzo ważne rzeczy tak tutaj są. Musimy pamiętać, że dzień przed webinarium jest kluczowy, dlatego że właśnie 33% rejestracji przypada na ten dzień. Czyli jak już zaczniemy promocję 2 tygodnie wcześniej, musimy zaplanować te kroki tak, żeby ta promocja nam się nie zatrzymywała. Ona musi już trwać do końca, do samego webinarium. Najlepiej tak, żeby najwięcej tych działań właśnie przypadało na dzień przed webinarium, bo wtedy osoby są bardziej chętne do zapisywania się, bo to jest akurat wkrótce, jutro, więc tak to działa. I w naszym przypadku to też się właśnie sprawdza, że ten dzień przed webinarium jest taki kluczowy. Następnie... I w końcu roku są PIT, jak u Was, nie? Wtorki i środy są najlepszymi dniami. Prosiłabym o wyłączenie mikrofonu. Okej, tak, jest dobrze. Tak, właśnie, wtorki i środy są najlepszymi dniami na rozpoczęcie promocji. To działa tak samo jak w przypadku samego wydarzenia, że poniedziałek to taki trudny dzień po weekendzie, piątek to już nikt nie myśli o pracy, no i te wtorki i środy to jest optymalny dzień, żeby rozpocząć naszą promocję. Znaczy niekoniecznie, znaczy to też nie jest jakaś tam złota zasada, jak rozpoczniecie w poniedziałek czy w piątek, to też wszystko może się udać, tylko tak, jeżeli już macie więcej czasu, chcecie optymalnie wszystko zaplanować, to możecie z tej rady skorzystać. Tak, i następnie. Już przechodzimy do naszych takich działań, które pokazaliśmy tutaj z różnych projektów, bo ogólnie te wszystkie materiały, które teraz przedstawiam, bazują na naszych doświadczeniach mojego zespołu Techsu Polska i też innych zespołów naszej fundacji z organizacji różnych wydarzeń wcześniej, więc tutaj postanowiliśmy w pewnym momencie to wszystko zebrać i dlatego właśnie powstały te materiały, które później też udostępnię. No i tutaj mamy niektóre takie landing page'e albo blogi, czyli możecie stworzyć osobną stronę, która będzie poświęcona wydarzeniu. Tam może być opis, formularz. Ta strona może być na waszej stronie, jeżeli macie taką możliwość. Może być w jakimś innym narzędziu. Często jest tak, że właśnie narzędzia do webinariów pozwalają na stworzenie takiej albo landing page'a, albo po prostu takiej jakby zakładki, takiej podstrony, gdzie będzie formularz do rejestracji i będzie można wysyłać link właśnie uczestnikom. Możecie też jak najbardziej napisać artykuł na ten temat, jeżeli też możecie na stronie takie rzeczy publikować. Możecie dodać jakiś właśnie wpis blogowy. No i tutaj pokazaliśmy takie przykłady właśnie z naszych stron, z naszych projektów, więc tak to u nas wygląda. Teraz przejdźmy dalej. I my też zawsze korzystamy z wydarzeń na Facebooku. To jest takie istotne. Myślę, że w większości przypadków to się sprawdzi, bo jednak na Facebooku jest bardzo dużo osób i jest bardzo łatwo sobie właśnie kliknąć wydarzenie i też potem wyskakują powiadomienia, przypomnienia, więc większość osób może pamiętać i potem do nas dołączyć. Staramy się zawsze stworzyć dobry opis wydarzenia, czyli piszemy, do kogo to jest skierowane, co będzie na wydarzeniu, czego można się spodziewać i dajemy od razu link do rejestracji, jeżeli to ma miejsce. Tutaj na wydarzeniu, na Facebooku można też to wszystko monitorować, właśnie na samym dole widzieć ten taki print screen ze statystyk i możemy zobaczyć, ile osób jest zainteresowanych, ile osób kliknęło, ile osób właśnie kliknęło, że przyjdzie i potem porównać te dane z rzeczywistą obecnością na naszym spotkaniu. Więc to są też takie bardzo przydatne narzędzia. Przejdźmy dalej. Tutaj newsletter. Dla nas to jest też jedna z ważniejszych rzeczy. To jest taki kanał komunikacji, można powiedzieć, równie ważny jak social media. My staramy się wysyłać tych newsletterów kilka.
Po lewej stronie widzicie przykład, gdzie mamy taki cykl webinariów i informujemy o tym całym cyklu, czyli mamy trzy wydarzenia, tutaj o całości właśnie informujemy. No i tutaj po prawej stronie jest już taki krótszy newsletter, gdzie informujemy tylko o jednym najbliższym spotkaniu, więc można też coś takiego zastosować. Oczywiście, jeżeli organizujecie jedno wydarzenie, no to też warto i wcześniej poinformować, potem jeszcze bliżej terminu tą promocję nasilić. Oczywiście zależy wszystko od tego, jaki macie, czy komunikujecie się w taki sposób z waszymi odbiorcami, czy nie, ale właśnie w przypadku nawet rejestracji, jeżeli zbierzemy sobie jakieś kontakty naszych uczestników, to właśnie na następnym wydarzeniu możemy ich też zaprosić za pomocą newslettera. Więc to nam się wszystko w jedną całość połączy. Przejdźmy dalej i porozmawiamy o kampanii w social mediach. To jest też taki bardzo duży potencjał, w szczególności wiem, że też nie każda organizacja ma swoją stronę internetową na przykład i wtedy strona na Facebooku pozostaje takim głównym źródłem kontaktu, więc jak najbardziej też możemy wykorzystać ten kanał do promowania naszego wydarzenia. Jak mówię, to jest bardzo istotne, żeby zaangażować naszą społeczność wcześniej, bo wtedy też mamy większą szansę, że nasze następne wydarzenia, czy jedno, czy dwa kolejne, będzie przychodzić więcej osób. Tak, rzeczywiście przejdźmy właśnie do takich ważnych elementów w social mediach. Przede wszystkim to jest grafika. Musicie pamiętać o tym, że Facebook działa tak, że ludzie sobie przewijają po prostu bardzo często na telefonie, przeważnie, przewijają swój feed na Facebooku i mogą się zatrzymać przy tym, co im się podoba, czyli co im wpadnie w oko. Więc ważne jest, żeby przygotować jakąś ładną grafikę, która będzie taka przyciągająca uwagę. I zazwyczaj mamy bardzo mało czasu, żeby tą uwagę złapać, więc warto, żeby ona była rzeczywiście taka dostosowana do tego. No i też oczywiście warto pamiętać o spójności wizualnej, więc jeżeli osoba, znając na przykład naszą organizację, zobaczy wydarzenie, gdzie jest nasze logo, jakieś nasze takie elementy graficzne, to od razu będzie wiedziała, że my jesteśmy organizatorem i z chęcią w to kliknie, więc też warto o taką spójność komunikacyjną dbać. Przejdźmy dalej. I tutaj są przykłady naszych postów. My robimy zazwyczaj posty ze zdjęciem, z obrazkiem, albo też takie krótkie filmiki. Jak tutaj widzicie ten drugi post, to był właśnie filmik, gdzie zmieniały się plansze i tam były wymienione webinaria i daty chyba. Więc z tego też można skorzystać, że za pomocą jednego postu możemy kilka wydarzeń wypromować. Tutaj też fajnie działa osoba nasza prowadząca, bo może też udostępnić informacje o wydarzeniu wśród swoich kontaktów i też jeżeli damy zdjęcie na przykład albo jakieś krótkie bio, to też zawsze pozytywnie działa, bo odbiorcy już w momencie jeszcze przed wydarzeniem już poznają trenera i to już buduje się wtedy taka więź. Też można korzystać jak najbardziej z Instagrama i z na przykład Stories. Te relacje właśnie też są na Facebooku, więc to można wszystko sobie ładnie połączyć. No i też to jest takie, bo jak ktoś sobie siedzi, po prostu przewija, to może zobaczyć i od razu właśnie w to kliknąć i tym się zainteresować. Więc warto dbać o to, żeby ta promocja była obecna w różnych kanałach, we wszystkich naszych możliwych. Wtedy to pomoże nam dotrzeć jak najbardziej szeroko. Przejdźmy dalej. I tutaj to ogólnie dotyczy całej komunikacji, może nie tylko nawet wydarzeń, musimy mieć wyraźny call to action, czyli zachęta do działania. I w przypadku wydarzenia jak najbardziej możemy napisać zarejestruj się, dołącz do grupy, zapisz się. I to warto dodawać czy na grafice, czy w poście, żeby odbiorca wiedział, co on ma dokładnie zrobić. Najlepiej wtedy też dać link, żeby było wiadomo, gdzie ten odbiorca ma kliknąć, gdzie się odbywa rejestracja. Jeżeli macie wydarzenie na Facebooku, to można też podać link do wydarzenia na Facebooku, żeby osoba tam się też zapisała, dołączyła. Więc o tym pamiętajmy. Następna rzecz. To jest właśnie, o tym już po części wspomniałam, to, że musimy współpracować z różnymi osobami. Jeżeli mamy zespół na przykład do komunikacji, to też jest bardzo fajnie, bo możemy tymi zadaniami się podzielić. Jeżeli nie, to możemy zaangażować w komunikację osobę prowadzącą, w szczególności jeżeli to właśnie robimy z kimś z zewnątrz naszej organizacji i też poprosić o udostępnienie, poprosić o też gdzieś tam zaproszenie swoich kontaktów. Jeżeli przygotujemy jakieś fajne materiały promocyjne, właśnie grafika ze zdjęciem, jakiś post,
który jest łatwo udostępnić, to wtedy też to może dobrze zadziałać. Bo możemy też nie tylko na Facebooku, jeszcze na LinkedInie na przykład takie zaproszenie udostępniać. Jeżeli ktoś jest aktywny w Instagramie, to tam również, więc tak, musimy wykorzystać. I możemy też poprosić cały nasz zespół o udostępnienie, więc dlatego, że im więcej osób po prostu udostępni, tym będzie lepiej dla naszego wydarzenia, dla nas. Teraz przejdźmy dalej. O tym też już wspomniałam, że nasza promocja nie może się zatrzymać i musimy tak sobie to wszystko zaplanować, żeby może nie na każdy dzień, ale ta, gdzieś tam ten taki harmonogram był widoczny i żeby najwięcej tych działań przypadało właśnie na dzień przed webinarium. Musimy też sprawdzać statystyki. Jeżeli okaże się, że jakieś wydarzenie idzie nam słabiej niż zwykle, nie ma dużo rejestracji, coś jest nie tak, to musimy pomyśleć, co tym razem nie działa i to zmienić. Więc statystyki są równie ważne i po wydarzeniu też warto to wszystko przeanalizować. Jeżeli korzystamy z narzędzia do webinariów, to ono potem udostępnia takie fajne statystyki, gdzie widać, w którym momencie która osoba odłączyła się od webinarium. Więc też będzie dla nas taka wskazówka, że tutaj może jakoś inaczej treść ułożyć, może tutaj coś dodać, coś tutaj z czegoś zrezygnować. Więc też po prostu na każde doświadczenie właśnie w tym zakresie jest bardzo cenne. Co jeszcze musimy zrobić? Jeszcze może jedna tylko uwaga do poprzedniego slajdu. Musimy właśnie też zaplanować, jakie materiały udostępnimy. To jest bardzo istotne, bo jeżeli osoba na przykład zapisała się na webinarium, nie mogła z jakichś przyczyn dołączyć, to bardzo ważne jest, żeby mogła potem obejrzeć jednak to nagranie. Więc to też tak jest taki krok właśnie w stronę naszego odbiorcy. No i też jak już wydarzenie się skończy, to takie dzielenie się materiałami, to jest takie przypomnienie jeszcze, nawet jak już ono się zakończyło, to jeszcze taki dodatkowy krok, żeby osoby o tym wydarzeniu pamiętały i być może zapisały się też na kolejne. Okej, to teraz przejdźmy dalej. Już jesteśmy 2-3 dni przed webinarium, coraz bliżej nasze wydarzenie. Co wtedy musimy zrobić? Próba generalna, to jest bardzo, bardzo ważne. Musimy sprawdzić oświetlenie i tło. W szczególności teraz, jak robi się ciemno o 4, jeżeli mamy jakieś spotkanie w godzinach popołudniowych, musimy zrobić próbę o tej samej porze, o której będzie nasze spotkanie. Dlatego, że może się okazać, że nagle tutaj nie działa nam dobrze oświetlenie, nas nie widać, albo coś jest źle, więc lepiej robić próbę o porze zbliżonej do pory naszego webinarium. No i też musimy sprawdzić sobie tło. Teraz jest tak, że większość osób pracuje z domu, więc wiadomo, że każdy korzysta z tego, co ma, ale warto, żeby gdzieś tam ono nie było zbyt rozpraszające, więc jeżeli możemy znaleźć sobie jakieś takie bardziej neutralne miejsce, to jest wtedy dobrze. Musimy sprawdzić połączenie internetowe. To też jest bardzo istotne w kontekście pracy z domu. Jeżeli mamy jakieś takie godziny, momenty, kiedy nam ten internet dobrze nie działa, to może wtedy lepiej zaplanować webinar na inną porę. Albo rzeczywiście po prostu mieć obok siebie komórkę, to wszystko też sprawdzić. Musimy też sprawdzić udostępnianie ekranu i prezentację. Jeżeli mamy dużo filmików jakichś albo elementów, które się poruszają, animacji, cokolwiek, musimy to wszystko sprawdzić, jak to działa na pokazywaniu ekranu, bo może tak być, że u nas na komputerze w prezentacji wszystko świetnie, a jak pokazujemy już na webinarze, to coś nie działa. Więc to wszystko musimy wytestować. I jeszcze jeżeli robimy jakieś takie szkolenie, bardziej można powiedzieć techniczne, gdzie pokazujemy coś na naszym komputerze, to musimy sprawdzić, jak to działa właśnie pokazywanie ekranu, bo może tak być, że jak mamy kilka okienek, to tak szybko nie zadziała to przyłączanie się. Ja miałam taką sytuację, że pokazałam ekran, już myślałam, że wszyscy zobaczyli to, co ja pokazałam, a okazało się, że to ładowanie trwało tak długo, że jeszcze nikt nic nie zobaczył. Ja już przestałam pokazywać, poszłam dalej. Tutaj okazało się nagle, że cała grupa tego nie widziała. Więc takie rzeczy warto testować przed. Pytania, ankiety i quizy. To też jest taki moment wrażliwy, dlatego że może to nie zadziałać. My mieliśmy taką sytuację, że zrobiliśmy ankietę wcześniej, ją wytestowaliśmy i na Zoomie potem okazało się, że tej samej ankiety po raz drugi nie można uruchomić, więc trzeba było szybko robić od nowa. Więc jeżeli chcecie wytestować, to można stworzyć jakieś wydarzenie testowe i udostępnić na przykład też ekspertce albo ekspertowi, żeby też ta osoba mogła wszystko przećwiczyć i mieć taką większą pewność, że wszystko jest ok. W szczególności, jeżeli korzystacie z narzędzia, którego osoba prowadząca nie zna. Więc ta próba generalna też najlepiej, żeby odbywała się właśnie w gronie tych osób, które będą prowadzić spotkanie.
wtedy będziemy mieć większą pewność, że każdemu wszystko zadziała. Tak, to 2-3 dni przed wydarzeniem i nastąpił ten dzień webinarium w końcu. Co musimy tutaj zrobić, bo to nie ogranicza się oczywiście do tego, żeby samo spotkanie poprowadzić. Mamy jeszcze dużo rzeczy organizacyjnych. Przejdźmy dalej. Musimy zalogować się 30 minut przed webinarium, co najmniej 30, dlatego że mogą różne rzeczy się stać. Właśnie czasami w nocy wyjdzie jakaś aktualizacja, coś nie zadziała, więc warto mieć ten czas, żeby móc szybko albo zresetować komputer, albo skorzystać z innego, jeżeli mamy, albo skorzystać z komórki. Więc ten czas naprawdę jest bardzo istotny. Jeżeli organizujecie wydarzenie pierwszy raz, to być może nawet więcej czasu sobie zarezerwujcie, żeby wszystko sprawdzić i już mieć pewność, że działa, więc najprawdopodobniej za godzinę też będziecie mało. Musimy też sprawdzić dźwięk, bo też może tak być, że wczoraj było, dzisiaj nie ma, więc to jest też konieczne. Nie musimy polegać, znaczy nie możemy polegać na takim przypadku, że nóż zadziała, bo potem jeszcze będę miała taki vlog, gdzie opowiem, co może pójść nie tak, jak z tego wszystkiego wybrnąć, więc sytuacje naprawdę są różne. No i tutaj, jeżeli chodzi o mikrofony uczestników. Rzeczywiście, jak mamy taki model webinarowy, to najlepiej jest, jak uczestnicy mają włączone mikrofony, bo wtedy nikt nikomu nie przeszkadza, po prostu jest cicho i to jest chyba takie najwygodniejsze, zarówno dla uczestników, jak i dla osoby prowadzącej. Jeżeli mamy narzędzie specjalistyczne, to zazwyczaj tam jest tak automatycznie, że to wszystko uczestnicy są wyciszeni. Jeżeli nie, to wtedy warto po prostu taką informację dać na samym początku, poprosić o to, żeby uczestnicy włączyli mikrofony. Jeżeli my też mamy jako host taką możliwość, to też możemy wszystkich innych wyciszyć na samym początku. Okej, to teraz przejdźmy dalej. To było jeszcze przed rozpoczęciem. No i teraz jak już klikamy ten magiczny przycisk rozpocznij wydarzenie, warto zacząć od wprowadzenia, od jakichś informacji organizacyjnych. Część osób dołącza później, więc warto zrobić takie wprowadzenie na samym początku. I też warto włączyć nagranie, bo jeżeli jesteśmy tą jedną osobą, która odpowiada za organizację, za czat, czyli łączymy kilka ról w sobie, to łatwo jest o czymś zapomnieć, więc musimy włączyć to nagranie chwilę wcześniej. Jak korzystamy właśnie z ClickMeetingu albo z GetResponse, tam jest tak, że nagranie może, włączenie się może potrwać chwilę, więc też warto po prostu może trochę wcześniej to nagranie włączyć. I też jeżeli korzystamy ze streamingu na Facebooku, to też warto to wszystko wcześniej przetestować i w odpowiednim momencie uruchomić, żeby o takich rzeczach właśnie nie zapomnieć przez przypadek. Czas jest bardzo ważny, bo jeżeli zapowiadamy, że wydarzenie trwa tyle czasu, to musi tyle trwać. Najlepiej, żeby nie było jakichś opóźnień, bo uczestnicy też sobie planują dzień w pewnym stopniu i jeżeli już się zapisują, to chcą wszystkie informacje w tym czasie uzyskać. I tutaj jest właśnie bardzo ważna rola organizatora, bo może tak być, że ekspert albo będzie chciał za dużo jakichś rzeczy przedstawić, albo też po prostu nie będzie tego aż tak bardzo pilnować, więc organizator musi też albo się umówić na jakiś znak, na przykład z osobą prowadzącą, albo po prostu w jakiś sposób właśnie monitorować ten czas. My na przykład mieliśmy ostatnio taki cykl rozmów, gdzie nie było takiej prezentacji, tylko były takie bardziej może zaznaczone tematy, na które rozmawiamy. No i wtedy właśnie moją rolą było to, żeby każdemu tematowi poświęcić wystarczająco dużo czasu, żeby wszystko, co jest zaplanowane, zostało umówione, ale żeby też nie było jakichś tam przedłużeń. Więc to tutaj jest bardzo ważna rola organizatora albo producenta, jak możemy powiedzieć. No i też nie możemy zaniedbywać czatu, dlatego że to jest jedyna forma kontaktu. Jak się umówimy, to jak, znaczy umówicie się z osobą prowadzącą? Czy to będzie na bieżąco jakieś odpowiadanie na pytanie, czy to będzie zbieranie wszystkich pytań potem na koniec, ale starajmy się gdzieś tam ważne pytania wszystkie zapisać i mieć przy sobie. No i teraz właśnie Q&A, te wszystkie pytania możemy potem zostawić i na tą sesję i ważne jest, żeby ona się odbyła, bo jak ktoś czeka przez cały webinar ze swoim pytaniem, to jest, wtedy będzie bardzo miło, jak jednak ta odpowiedź zostanie wygłoszona albo jak jakaś dyskusja właśnie na tematy wpisane na czacie jednak się odbędzie. Przejdźmy dalej. Tutaj właśnie w tym momencie chciałam powiedzieć, co może pójść nie tak, jak sobie z tym poradzić, bo rzeczywiście jak korzystamy tylko z narzędzi do kontaktu online, czyli platforma, to jest nasza jedyna rzecz,
która nas łączy, to wtedy może sporo rzeczy może pójść nie tak pod kątem technicznym. My mieliśmy taką sytuację, że po rozpoczęciu webinarium, to było przed rozpoczęciem, niestety przestały działać nam mikrofony i kamery. Więc my nie mogliśmy nawet rozpocząć tego wydarzenia, bo nikt nas nie słyszał. Stał się po prostu jakiś błąd techniczny właśnie w narzędziu. Rozwiązaliśmy to w taki sposób, że stworzyliśmy szybko link do wydarzenia na innej platformie i wysłaliśmy do wszystkich osób. Więc to w taki sposób gdzieś tam nam udało się to rozwiązać, ale oczywiście, jeżeli macie jakieś bardzo ważne wydarzenie albo testujecie nową platformę, nie wiecie, jak tam dokładnie wszystko pójdzie, to można sobie mieć taki awaryjny plan B w głowie, że jeżeli tutaj coś nie zadziała, no to ja szybko przygotuję wydarzenie na czymś innym. Można nawet otworzyć tą platformę na wszelki wypadek, albo po prostu gdzieś tam mieć tył głowy, żeby szybko to, żeby nie tracić czasu na proces decyzyjny, co robimy. To też jest bardzo istotne, bo to powoduje takie uczucie trochę stresu i jeżeli osoba prowadząca właśnie ma to wszystko wygłaszać potem, no to może też wpłynąć na jakość naszego webinarium. Więc jeżeli możemy zrobić wszystko, żeby ten stres zniwelować, to warto to zrobić. Też ja miałam taki przypadek, że prowadząc webinarium, nagle mi się wszystko zawiesiło. I nie mogłam w nic kliknąć, nawet nie miałam pewności, czy mnie słychać dobrze, bo jak zadawałam pytanie, to czat mi się też zawiesił, więc ja nie wiedziałam, czy ktoś tam odpowiada coś, czy nie. I ja wtedy skończyłam ten webinar z telefonu, na szczęście to było możliwe, więc teraz myślę, że komórka to jest naprawdę bardzo istotna rzecz, obok siebie warto ją mieć. Można z internetu skorzystać albo dołączyć do webinarium z telefonu, jeżeli to jest możliwe. No i tutaj właśnie też jedna koleżanka zespołu nas rekomendowała mieć dodatkowy komputer obok siebie, bo też miała takie sytuacje, że nagle wszystko przestało działać. To jest takie rozwiązanie awaryjne. Jeżeli jesteśmy w biurze, to pewnie jest prościej, bo tam zazwyczaj coś innego, jakiś inny sprzęt można znaleźć. Jeżeli jesteśmy z domu, to już może być z tym trudniej, ale warto przynajmniej na przykład zrobić sobie wszystkie aktualizacje wcześniej, żeby nagle nam się aktualizacja żadna nie włączyła, bo to też może tak być, że sobie odkładamy, a potem już przychodzi moment i nie możemy tego przekładać w nieskończoność. Więc takie rzeczy. Jeszcze może z takiej rzeczy właśnie, na które warto zwrócić uwagę. Podczas szkoleń czasami mam takie sytuacje, że ktoś nie mógł dołączyć do wydarzenia, dołączyć do spotkania i wtedy moją rolą było takie wytłumaczenie, jak to zrobić. Po prostu musiałam też mieć telefon, by sobie po prostu krok po kroku tłumaczyć. Jak jest mniejsza grupa, to jest lepiej, bo wtedy po prostu mogę z każdym się oddzielnie skontaktować i to jakoś tam nie zaburza za bardzo harmonogramu, ale warto po prostu takie wszystkie rzeczy techniczne, w szczególności jeżeli uczestnicy coś muszą wykonać, jakiś dodatkowy krok, warto to wszystko po prostu wcześniej wytłumaczyć, samemu przetestować i zrobić jakąś jasną instrukcję dla naszych uczestników, więc te rzeczy techniczne warto przećwiczyć. Dobrze, to przejdźmy dalej. Post-webinarium, bo jak nam się wydarzenie skończy, to może tylko się wydawać, że już jest koniec, jest ok, bo jeszcze musimy wykonać dużo pracy. Na następnym slajdzie właśnie wypisałam, co musimy zrobić. Po pierwsze podsumowanie. Jeżeli robiliśmy webinar, spotkanie z trenerem, z jakimś ekspertem, ekspertką z zewnątrz, to warto od razu zrobić podsumowanie. Może to być telefonicznie, może to też być mailowo, najlepiej oczywiście porozmawiać i wtedy jest łatwo po prostu określić wszystkie rzeczy, które nam się udały, które nam się nie udały. Tak, już widzę, że jest godzina 13, więc za chwilę skończę treść merytoryczną i przejdziemy do pytań. Więc tak, i bardzo ważne jest podsumowanie z zespołem. Jeżeli robiliśmy ten webinar nie w pojedynkę, tylko z kimś, to też można sobie przeanalizować, które działania były skuteczne, które nie, na które musimy więcej czasu zaplanować, na które, nie, na które możemy pominąć, więc tak to działa. I to jest też może istotne w przypadku pierwszych wydarzeń, dlatego że czasami jest trudno określić, ile czasu potrzebujemy dokładnie, a wiem, jak jest, że czasami mamy dużo innych projektów, dużo innych rzeczy, więc takie podsumowanie może być naprawdę przydatne. Pomoże w takim ułożeniu całego procesu organizacji. Dobrze, i dalej. Bardzo ważny jest też taki follow-up, taki e-mail podsumowujący. My robimy to w taki sposób, że tworzymy artykuł na naszej stronie, gdzie wszystkie te linki umieszczamy, i potem wysyłamy tylko już jeden artykuł do naszych odbiorców, ale też możecie stworzyć taki mail, gdzie będzie dużo linków. To zależy od Was, od możliwości.
I tutaj ważne jest, żeby wysłać nagranie, jeżeli spotkanie było nagrywane, do link do prezentacji i też jakieś inne przydatne materiały. W szczególności, jeżeli była jakaś dyskusja na webinarze i ktoś właśnie chciał coś, czegoś więcej się dowiedzieć, to wtedy, jeżeli akurat mamy takie materiały, to możemy to wszystko zebrać. Ostatnio właśnie miałam też takie spotkanie edukacyjne i rozmawialiśmy o zasobach edukacyjnych, które można znaleźć w sieci. I też uczestnicy zaczęli bardzo dużo polecać różnych przydatnych bardzo stron i potem wszystko to po prostu przejrzałam czat, zobaczyłam kto co polecał i też to wszystko dodałam do artykułu, żeby on był jak najbardziej treściwy, taki pełny. Jeżeli mamy kolejne spotkania, kolejne jakieś programy, to warto to dodać, bo to jest też taki kanał dodatkowy naszej promocji. No i możemy dodać elementy kontaktu z nami, czyli social media albo mail i tak dalej. I też sprawdźmy statystyki, ile osób do tych materiałów zajrzało, ile osób otworzyło, przeczytało i tak dalej. Przejdźmy sobie dalej. Tak, no i teraz właśnie zróbmy quiz. Mam nadzieję, że zapamiętaliście dużo z tego, co powiedziałam z naszych doświadczeń. I chciałam na koniec sprawdzić wiedzę. Wydaje mi się, że już, więc Bartku, jakbyś mógł udostępnić wyniki, to by było super. Okej. Najlepiej zacząć promocję webinaru we wtorek albo w środę. Tak, widzę, że najwięcej jest poprawnych odpowiedzi. Rzeczywiście. Oczywiście, jak mówię, podkreślam, że to nie jest złota zasada, że tak musi być zawsze. To są tylko takie wskazówki i sugestie. Taki dzień zazwyczaj zapisuje się około 30% osób, to jest dzień przed wydarzeniem. Też podkreślam, że mogą być wyjątki od tej zasady. To po prostu tak się dzieje najczęściej. I ile czasu warto poświęcić na promocję wydarzenia? Oczywiście minimum 2 tygodnie. Im więcej czasu macie, tym pewnie będzie lepiej, ale warto jak zaczniemy promocję, żeby jej już nie zatrzymywać, żeby nikt o naszym wydarzeniu po prostu nie zapomniał. Tak, to myślę, że bardzo fajnie nam się to wszystko udało. Tak, no i ze strony takiej merytorycznej ode mnie to by było na tyle. Z przyjemnością odpowiem na pytanie, jeżeli to jakieś się nam na czacie pojawiły. Też informuję, że będą materiały właśnie. Tutaj tak, stworzyliśmy taki też przewodnik o organizacji wydarzeń online dla początkujących, więc tam znajdziecie te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, tak wypunktowane w pigułce. Więc i też mamy taki poradnik, który też udostępnimy, o organizacji wydarzeń z kodowania online. To też może być dla niektórych taki wartościowy materiał. Tak, no to myślę, że tyle. Czy coś tutaj, jakieś pytania się pojawiły? Jaką wartość daje, to może tak od końca, pierwsze, które widzę. Jaką wartość daje zrobienie takiego testu na koniec webinaru dla prowadzącego i dla uczestników? Ja myślę, że to jest taki element zabawowy, żeby osoba też mogła się tak oderwać od słuchania i coś zrobić. A przy okazji, jeżeli sobie klikniemy w takie pytanie, w odpowiedź, prowadząca osoba czy to skomentuje, to być może lepiej to zapamiętamy. Teraz mamy taki temat, że może gdzieś tam być, może być różnie, nie jest to jakieś takie super stałe zasady, ale na przykład w przypadku cyberbezpieczeństwa to już może być istotne, tak? Im więcej osób zapamięta dobre zasady, tym będzie lepiej dla wszystkich. Tak. Tutaj widziałam pytanie, a grupa docelowa młodzi rodzice, że czy można promować wydarzenie weekend. Ja myślę, że to jak najbardziej, zależy wszystko od grupy docelowej i jak najbardziej tak. Jeżeli wasza grupa docelowa jest obecna w weekend w sieci i ma wtedy dopiero czas. Bo naszą grupą docelową głównie są osoby pracujące w organizacjach, więc my nastawiamy się na takie godziny bardziej pracy. Ale jeżeli macie jakąś inną grupę docelową, to jak najbardziej weekend, piątek, to może być najlepszy w sumie dzień. Więc to wszystko zależy od waszej grupy, od statystyk, które potem zobaczycie. Tak, co jeszcze? Tutaj jest pytanie od Izy, jak zrobiliście tą ankietę quiz? Tak, no to właśnie było w Zoomie, w tej platformie, gdzie teraz jesteśmy, a poprzedni był w aplikacji Mentimeter. Więc można tutaj z tych opcji skorzystać właśnie przygotowując samo wydarzenie, więc Zoom daje taką możliwość, żeby przygotować właśnie i ankietę i Zoom i właśnie quiz. To może nie wiem, czy Liza, będzie Ci wygodniej, jeżeli będę czytać te pytania, żebyś mogła tak się odpowiedzieć na odpowiedzi. Pytanie od Basi, które z proponowanych aplikacji poleciłaby Pani na spotkania autorskie online?
Zależy pewnie od grupy, ile by tam osób miało być. I myślę, że Zoom jak najbardziej by się sprawdził na takie spotkanie. Wtedy też, jeżeli nie chcemy robić jakiejś rejestracji, bardziej to na zasadzie, że kto dołączy, ten dołączy, to wtedy możemy po prostu wysłać do wszystkich link. Tak, no też Google Meet na przykład, który jest całkowicie darmowy, też by się sprawdził, tak myślę, Microsoft Teams też. Super, dzięki. Pytanie od Ewy odnośnie promocji i Facebooka. W jaki sposób promować wydarzenie na Facebooku, jeśli mamy webinar o 12 i o 16, czyli jaką godzinę wpisać? Oczywiście w opisie mogę zawrzeć dwie informacje, ale w tytule co najpierw? W tytule pewnie też dwie, jeżeli są dwa wydarzenia. Rozumiem, że to jest jak gdyby jedna edycja i potem druga edycja o 16. To można rozważyć stworzenie dwóch wydarzeń. Czasami Facebook daje taką możliwość decydowania kolejnych terminów, to też można z tego skorzystać. No ale jeżeli są dwie opcje, to zaznaczyłabym obie. Super. Aha, i kolejne pytanie od Darii. Ma Pani jakieś rady dla osób, które przeprowadzają wydarzenie zupełnie samodzielnie, bez podziału na role? Tak, to po prostu musimy zdawać sobie sprawę, że to zajmie trochę czasu i odpowiednio to wszystko sobie zaplanować. Zdarzało mi się też organizować w pojedynkę, znaczy przy może jakimś wsparciu tylko osoby prowadzącej, czyli łączyć sobie rolę organizatora, moderatora i osoby do promocji. Też współprowadziłam niekiedy takie wydarzenia, więc wszystko na pewno się da, tylko warto sobie zdawać sprawę, ile czasu nam to zajmie. Tutaj raczej komentarz właśnie, że ankieta w Zoomie nie była widoczna i może dlatego, że ta Jowita korzystała z przeglądarki. Wydaje mi się, że to też jest ta kwestia, że no niestety nie wszędzie ta ankieta może być widoczna ze względu na pewne różne ustawienia. Tak, dokładnie. My też mieliśmy takie przypadki, że nie każdemu to się pokazywało. Pewnie właśnie zależy od ustawień przeglądarki albo właśnie w aplikacji jest widoczna, a w przeglądarce nie, więc... I jeszcze jedno pytanie odnośnie przygotowania samego spotkania. Koncepcja jest taka, że jest to debata z udziałem 5 osób plus moderator i streaming będzie na Facebooku, czyli na Zoomie byliby eksperci, a publiczność na Facebooku. Czy to dobre rozwiązanie? Ja myślę, że jak najbardziej tak, może być. Akurat my z takich rozwiązań jeszcze nie korzystaliśmy, ale nasz partner we Włoszech, bo też nasza organizacja ma takie swoje działy w różnych krajach Europy, oni korzystali z takich narzędzi, że osoby prowadzące były oddzielnie, a publiczność była tylko na Facebooku, więc może jak najbardziej myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Tutaj na razie nie widzę dodatkowych pytań, więc jeżeli jeszcze u Was się pojawią, to prosiłabym, żeby zapisać je na czacie. Ja widziałam wcześniej pytanie o to ograniczenia w Google Meet. Chyba ograniczenia są co do liczby osób, ale one są chyba wystarczająco duże, tak mi się wydaje. Więc pewnie by się nie sprawdziło tylko przy jakiejś bardzo, bardzo dużej grupie osób. Jeszcze sprawdzam, czy coś się pojawiło, ale wydaje mi się, że nie. Tutaj właśnie było pytanie Agnieszki odnośnie kwestii technicznej, czyli dlaczego prowadząca nie udostępnia ekranu, więc tak, to była kwestia techniczna, że po prostu zrobiliśmy test przed spotkaniem i lepsza widoczność na Zoomie była właśnie, jeżeli Bartek udostępniał ekran, a nie Liza. Stąd właśnie stwierdziliśmy, że to będzie lepsze rozwiązanie pod kątem osób uczestniczących i dostępu do prezentacji. Okej, to jest jeszcze pytanie o ograniczenie czasowe dotyczące spotkań na Google Meet. Właśnie, tam nie ma ograniczeń czasowych, z tego co wiem. Jak my robiliśmy szkolenie całodzienne, to wszystko się udawało. Super. Albo tutaj widzę, że odpowiedź są, być może jakieś są, ale tak myślę, że na kilku godzinę spotkanie mieliśmy bez ograniczeń, więc... Tutaj Karolina wskazuje, że 60 minut, ale rozumiem, że z Twojego doświadczenia Liza wskazuje, że... Na Google Meet, tak, na pewno miałam więcej czasu niż 60 minut. A od 1 października widzę, że się to zmieniło, no to tak. To rzeczywiście mogły zajść jakieś niespodziewane zmiany. Dobrze. Pani ma? Myślę, że nie ma, tak, więcej pytań, więc my dziękujemy. Podsumować.
Tak, to co nam dzisiaj udało się wypracować. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nasza treść jest najważniejsza. Od tego zaczynamy, co chcemy przekazać. Jeżeli nie mamy jakiejś specjalistycznej platformy do tego, nie musimy się przejmować. Sprzęt najlepiej oczywiście mieć, jakiś komputer sprawnie działający, ale też można to rozwiązać na różne sposoby. Najlepszą metodą są właśnie własne doświadczenia, analizowanie statystyk i sprawdzanie tego, co nam się udało, a co nie. No i przede wszystkim fajnie, żeby to dla Was była dobra zabawa. Tak, bo jeszcze na ostatnim slajdzie właśnie tam jest nasza strona internetowa, to możemy też pokazać. Właśnie to jest screen z naszego przewodnika, który dostaniecie. Plus jeszcze... Tak, jeszcze raz... I tam już chyba jest koniec i ostatni slajd, na ostatnim slajdzie jest nasza strona. Bardzo dziękujemy za spotkanie, bardzo dziękuję za zaproszenie i za Wasze pytania. Tak, no i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach online. Super, bardzo Ci dziękujemy za merytoryczne spotkanie i tutaj też dostajemy dużo głosów, że warto było się spotkać i porozmawiać o tym, co robimy od jakiegoś czasu, czyli organizujemy spotkania online. Jeszcze raz taki głos, że właśnie zbierzemy materiały i też to dzisiejsze spotkanie, znaczy nagranie z dzisiejszego spotkania, więc jeżeli ktoś z Was chciałby otrzymać te materiały mailem, to prosiłabym, żeby na czacie wysłać do mnie bądź do Bartka wiadomość z adresem mailowym i my właśnie w ciągu najbliższych dni udostępnimy te materiały i również je udostępnimy na wydarzenia na Facebooku, więc myślę, że to będą takie dwa kanały, gdzie zyskacie wiedzę i materiały odnośnie tego spotkania. Na razie funkcjonujemy w trybie zamknięcia. Europejskie Centrum Solidarności i Solidarność Codziennie jest zamknięta, natomiast niedawno wyposażyliśmy jeden z pokoi w Solidarności Codziennie w sprzęt, który może posłużyć do przygotowywania webinarów, spotkań online, więc jeżeli tylko koronawirus troszeczkę zelżeje i uda nam się otworzyć ponownie przestrzeń Solidarność Codziennie, to zapraszamy do tego, żeby do nas przychodzić, nagrywać Wasze webinary, przygotowywać spotkania online. Sprzęt jest udostępniany bezpłatnie, sala jest przygotowana do Was w takich godzinach, w jakich funkcjonuje przestrzeń Solidarność Codziennie, także zapraszamy do tego, żeby korzystać z tej możliwości. Właśnie na czacie też udostępniłam adres Facebooka Solidarność Codziennie ECS, to jest kanał komunikacji, gdzie właśnie komunikujemy działania społeczne, więc zachęcam do tego, że jeżeli ktoś z Was jeszcze nas nie śledzi, żeby dołączyć. No i myślę, że dzisiaj tym pozytywnym akcentem dziękujemy Wam bardzo za udział, za to, że byliście z nami w tak dużym gronie i się pomieściliśmy w pokoju zoomowym. I mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli już spotykać się w świecie rzeczywistym.